Przyjrzymy się molestowaniu kobiet i dziewcząt. Z badań przeprowadzonych we wszystkich krajach Unii Europejskiej wynika, że różnych form molestowania seksualnego doświadczyło od 45 do 55% kobiet powyżej 15 roku życia. Zatrważające jest to, że ponad 81% nie zgłasza faktu molestowania. Są osoby, które mówią, że tańcząc wygłupiamy się, że tańcząc błaźnimy się. A prawda jest taka, że tańcząc zwracamy uwagę na problem, bo on istnieje. On istnieje, chociaż wielu uważa, że lepiej by było udawać, że problemu nie ma. Kochani, molestowanie to nie tylko przemoc fizyczna, seksualna. Molestowanie również odbywa się w pracy, również odbywa się w szkole, niestety również w domu, poprzez słowa, poprzez cyberprzemoc, poprzez niechciane dotykanie bez przyzwolenia. To wszystko jest molestowanie. Nie zapominajmy o tym i nie zgadzajmy się na to, nie zgadzajmy się na to. Naszym tańcem zwracamy uwagę na problem molestowania, nie zgadzamy się na molestowanie, podobnie jak 60 miast w Polsce i wiele, wiele miast na całym świecie. Dziękuję serdecznie wszystkim osobom, które przyszły, żeby zatańczyć dzisiaj również ze mną. Dziękuję wam bardzo serdecznie. Dziękuję wszystkim, którzy dołączyli jako obserwatorzy i dziękuję i witam bardzo serdecznie pana burmistrza. Jest mi bardzo miło, że przyłączył pan się do naszej akcji. Witamy pana bardzo serdecznie. Drodzy państwo, zatańczymy do wersji anglojęzycznej piosenki, ale ponieważ wiem, że nie wszyscy może zrozumieją dokładny tekst, chcę, żebyście wiedzieli, o czym tańczymy. Tańczymy, żeby zerwać łańcuchy, żeby nasze ciało należało tylko do nas, bo ono tylko do nas należy. Nie jesteśmy niczyją własnością. Nikt nigdy nas nie posiadał i nie będzie posiadał. Jesteśmy piękne, jesteśmy mądre, jesteśmy matkami, jesteśmy nauczycielkami, jesteśmy córkami, jesteśmy pięknymi stworzeniami. I nikt nie ma prawa robić z nami niczego, na co my nie pozwalamy. O tym będziemy tańczyły. Stop.
Miliard? Miliard!